Aby lepiej zobrazować, w jakiej sytuacji są polscy przedsiębiorcy, warto zerknąć w dane Krajowego Rejestru Długów. W połowie tego roku sytuacja przedstawiała się tak, że zadłużenie polskich przedsiębiorców wynosiło 9,2 miliarda złotych. Połowa z tego zadłużenia, czyli 4,6 miliarda złotych, to zadłużenie jednoosobowych działalności gospodarczych, czyli tych najmniejszych. To sporo. Jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę liczbę tych mniejszych przedsiębiorców, a jest ich 170 tysięcy dłużników w porównaniu do 100 tysięcy spółek, to naprawdę sytuacja zaczyna wyglądać niepokojąco. Do tego możemy jeszcze zerknąć na statystykę dotyczącą średniego zadłużenia, bo wynosi ono około 26 tysięcy złotych w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych i 45 tysięcy złotych w przypadku spółek. Rzec by można więc, że czasy malejącego zadłużenia mamy już za sobą. Zaczyna się sytuacja znacznie gorsza, bo zadłużenie znowu zaczyna rosnąć. Największy udział w zadłużeniu, bo 2 miliardy złotych, ma branża handlowa. Na drugim miejscu jest branża budowlana, 1,2 miliarda złotych. I na trzecim miejscu branża transportowa, 1,1 miliarda złotych. Jak więc widać, zadłużenie tych trzech branż kumuluje praktycznie całą kwotę zadłużenia mikro i małych przedsiębiorców. Z prostego względu, dlatego że te branże są najbardziej wrażliwe na zmiany koniunkturalne. Jest wiele narzędzi finansowych, dzięki którym firmy, przede wszystkim te najmniejsze, mogą poprawiać swoją płynność finansową. Nie tylko w czasach kryzysu, ale również w czasach normalnego funkcjonowania gospodarki. Jednym z tych narzędzi są kredyty i pożyczki bankowe. Są to rozwiązania, które dają szybki zastrzyk gotówki, aczkolwiek dostępność do tego typu rozwiązań jest utrudniona w czasach kryzysu. Jeżeli chodzi o factoring, to jest to, pomimo tego, że rozwiązanie nowe dla mikro i małych przedsiębiorców, to jednak z roku na rok notuje dwucyfrowe wzrosty. Zaś raty dla biznesu to zupełna nowość. Cieszy się ona bardzo dużym zainteresowaniem. Wystarczy, że przedsiębiorca, mając zamówienie, proformę czy fakturę z przyszłym terminem płatności, zgłosi ją do firmy oferującą tego typu usługi. Firma ta ureguluje jego płatność do dostawcy, a on spłaci do tej firmy swoje zobowiązanie w ratach. Od jednej do aż na przykład 36. W zależności od typu dokonywanego zakupu. A warto wspomnieć, że na raty można rozłożyć, na raty te biznesowe, można de facto rozłożyć dzisiaj praktycznie każdy zakup. Czyli zaczynając od towarów, przez usługi, po surowce, półprodukty, gotowe produkty, praktycznie wszystko.